Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę naprawdę dobrych 150 lat kolejnych, a dzisiaj wszystkim nam radości w tym wielkim dniu. Dziękuję serdecznie. Thank you very much. And I would, concluding this speech, I would like to wish the railway a good prosperity and all of you good health and good joy in this very important, very big day for the railway. Thank you. Chciałbym poprosić księdza prymasa Jarosławski Kaczmarczyk. I would like to give floor to the Prime Minister of Poland, His Eminence, Cardinal Józef Lem. Panie Prezydencie, Szanowni Ministrowie Rodzino Kolejarstwa. Mr. President, Ministers and all railmen. Gdy dziś wspominamy 150 lat funkcjonowania kolei i wielkiej transformacji, przychodzą mi na myśl słowa Biblii. When I am thinking of those for the purpose of hauling the tourist trains, the steam engines parade will be preceded by the rail trolley passage. Railway technical teams use them to maintain railway tracks properly. All steam engines taking part in the parade you can be reviewed in the Railway Museum exhibition. Thank you. Brawo! Lokomotywowni w Olsztyn. Polscy konstruktorzy pod kierunkiem profesora Księżopolskiego opracowali, a pierwsza fabryka lokomotyw w Szanowie zbudowała w 1937 roku dwa prototypowe parowozy pospieszne tego typu. Rozwiązania konstrukcyjne tych parowozów były na ówczesne czasy nadzwyczaj nowoczesne, a parowóz numer jeden, który zaginął w czasie wojny, był wyposażony w otulinę opływową, która zmniejszała obory powietrza o 48% w 1935 roku. Obecna parada jest pierwszym oficjalnym pokazem tego parowozu w stanie czynnym. Our parade is now being opened by the approach of the best and fastest steam engine series PM number 2 ever built in Poland. This particular unit is owned by the Volsztyn Engine Shed. In 1937, Polish designers, under the guidance of Professor Księżopolski, developed two prototypes of fast steam engines, which later were constructed by the locomotive factory at Chrzanów. Technically, these engines represented a very advanced technology at that time. The steam engine number one, which perished during the Second World War, had a special streamlined covering to reduce air resistance by 48%. Wypatowała 106 parowozów tej serii w dyrekcjach Lwów i Kraków, a po II wojnie już tylko 46. W 1993 roku parowóz został odbudowany w zakładach w Pile. Stanowi on ostatni egzemplarz tej serii w Polsce. Parowóz posiada prędkość maksymalną 80 km na godzinę. And this is the one of the oldest steam engines still under operation in Poland. It is 83 years old. It is a passenger train steam engine series OLZ number 7 from the engine shed. It was constructed in 1912 by the locomotive factory in Vienna. These engines were produced from 1910 to 1911 and devoted to run commuter trains. After the First World War, 106 of these engines were operated within Kroków and Lwów region. Został zbudowany w 1949 roku w zakładach Cegielskiego w Poznaniu
i jest obecnie eksploatowany w lokomotywowni Jaworzyna Śląska. Należy podkreślić, że parowóz ten uczestniczył w stanie czynnym w 1989 roku w uroczystościach 150-lecia kolei holenderskich, gdzie na paradach w Utrechcie zyskał duże uznanie za wspaniałą sylwetkę i osiągi techniczne. Parowozy serii PT-47 rozpoczęto budować już w 1947 roku, wykorzystując i modernizując dokumentację przedwojennego polskiego parowozu PT-31. Ogółem zbudowano do 1951 roku 180 sztuk w zakładach Fablok w Szanowie i Cegielski w Poznaniu. Jest to najsilniejszy polski parowóz pospieszny i jeden z najlepszych w Europie. Osiąga prędkość 110 km na godzinę. This is fast steam engine series PT-47 number 112 was constructed in 1949 at the Henryk Cegielski plant in Poznań. Now it is operated by the Jaworzyna Śląska engine shed. It is worth mentioning that its operation was demonstrated in 1989 in Utrecht during the parade commemorating the 150th anniversary of the Dutch Railways, where it gained recognition for its shape and technical output. These steam engines began to be manufactured in Poland in 1947, having revived the reputation of the former Polish steam engine series PT-31. Up to 1951, the 180. Jest to jedyny czynny parowóz tej serii w Polsce. Parowozy tej serii były budowane w latach 1923-1934 przez pierwszą fabrykę lokomotyw w Szanowie w ilości 185 sztuk. Były to parowozy bardzo popularne i dogodne w eksploatacji. Parowóz osiągał prędkość 100 km na godzinę. Zapasy wody i węgla umożliwiały stosunkowo duży zasięg przy obsłudze pociągów pasażerskich. Po wojnie rewindykowano 62 parowozy tej serii. Now we are going to demonstrate a steam engine series OK-22 number 31 owned by the Volsen engine shed. 185 cc engine. It was 100 km per hour. Considerable quantity of water and coal in the tender provide a long run for passenger trains. 62 engines were regained. Pierwszy pasażerski parowóz serii OK-1 numer 359 z lokomotywowni Wolsztyn. Posiada on prędkość maksymalną 100 km na godzinę. Był to najpopularniejszy w obecnych czasach parowozu przeznaczony do obsługi ruchu pasażerskiego. Now we see a passenger train engine series OK-1 number 359 owned by the Wolsztyn engine shed. The engine was manufactured by the Schwarzkopf plant in Berlin. 25 sztuk tych parowozów. Po wojnie odzyskano zaledwie 11 parowozów. Prezentowany parowóz został odbudowany w 1991 roku przez zakłady w Pile. Parowozy tej serii, tak zwane tędżaki, umożliwiały jazdę w obu kierunkach z maksymalną prędkością 75 km na godzinę. Parowozy były przeznaczone do obsługi pociągów pasażerskich na liniach górskich Kraków-Zakopane i Krynica. Now we can have a look at the passenger train steam engine series OKZ-32 number 2, which constitutes the Polish construction. It is one of the best constructions in Europe devoted to run trains within mountain areas. Technical definition for this steam engine was developed in 1932 by Professor Księża Polski from Henryk Cegielski. Przeznaczeniem do obsługi lokalnych pociągów pasażerskich. Jego nowoczesna sylwetka i techniczne rozwiązania w pełni spełniały to zadanie. Parowozy tej serii były budowane w latach 1951-1954 przez zakłady Fablok w Szanowie. Ilości 112 sztuk.
posiada maksymalną prędkość 100 km na godzinę. And now can have a look at another steam engine that is series OL49 number 3. This engine was constructed in 1961. Presently, it is operated by the air engine chain called Turing Train. The engine was designed by the Polish team in 1949 for the purpose of forming commuter trains. Due to its proper technical shape and after engineering solutions, it could serve the purpose very well running passenger train for a 400 tons of mass. The steam engine that we see was a
Za paradem wjeżdża aronicerii towarowej elektryczny numer 2 wyklatowany z lokomotywowym Wolnym. Na rowerze elektrycznej konstrukcji ziemi budowano w latach 1946-1946 pierwszy jałów i oznaczano 1942. Ogół wybudowano po 1945. Zasiadał w elektryczu w Poznaniu ilości 120 stóp i oznaczono Now the train facing agency is CY3 and the tow has begun demonstration run. It is still operated by the Bolshevik agency. These agencies are of German construction. They were produced from 1943 to 1946 in Germany and in Austria and marked their experience for the tow. First of all, Thank you.
1935 roku w kasarnie taborów w Gminie. Mój prowadzi nam się szybciej narodów Polsce, który został zbudowany w 1908 roku przez zakładę Wielkiego Królewskiego. Narodów podniosła prędkość maksymalną 150 km na godzinę, na czym istnieje parę tygodnie 12 atmosfer, który teraz zbudowy przyszły. Dostarczany dla kolei niemieckich do 1913 roku.
Po pierwszej wojnie światowej PKP otrzymało około 150-lecia kolei. Jednocześnie prosimy o pozostanie na platformach do czasu otwarcia wystawy przez pana prezydenta. Po uroczystym Tak, dziękuję.